Wyobraźmy sobie, że jest późny wieczór, albo nawet środek nocy i jakiś drapieżny ptak, na przykład sowa. To jest nasza sowa. Dostrzega w świetle latarni małą biedną myszkę. To jest tutaj mamy mysz. I postanawia ją upolować i zjeść. Zakładamy, że w momencie kiedy ją dostrzega, znajduje się dokładnie nad myszą i dokładnie pionowo w dół nurkuje, żeby tę mysz pochwycić. No i teraz naszym zadaniem będzie określenie, jak szybko porusza się cień tej sowy, który tutaj gdzieś jest. No bo mamy latarnię, która tutaj świeci we wszystkich kierunkach. No i gdzieś tutaj znajduje się cień naszej sowy. No i ten cień, jak sowa będzie nurkowała w dół, będzie się przesuwał oczywiście w lewo. Teraz no pytanie brzmi, jak szybko ten cień w lewo będzie się przesuwał? No dobrze, to żeby to obliczyć, to potrzebujemy jeszcze kilka tutaj danych. No to powiedzmy, że te dane są takie, że latarnia ma 8 metrów wysokości. W chwili, kiedy sowa dostrzegła mysz, znajdowała się na wysokości 6 metrów, a mysz znajdowała się w odległości tutaj odległość od latarni wynosiła 4 metry. Wiemy też, że sowa. Nurkuje, czyli leci pionowo w dół z prędkością 8 metrów na sekundę. No i na podstawie tych danych, które tutaj mamy, musimy obliczyć, jak szybko przesuwa się ten cień tutaj w lewo. No to, żeby lepiej to sobie wyobrazić, to narysuję taki jeszcze jeden schematyczny rysunek. Tutaj mamy latarnię. Tutaj gdzieś będzie nasz cień się znajdował. Sowa znajduje się gdzieś w tym miejscu. Tutaj jest źródło światła. No i sowa rzuca cień w ten sposób, że latarnia, sowa i ten cień znajdują się na jednej linii. Dlatego, że po prostu ta sowa przesłania tutaj jaką jakąś część tego światła, które jest wypromieniowane we wszystkich kierunkach. No i teraz co my wiemy? Wiemy, że tutaj mamy. 8 metrów, tutaj mamy 6 metrów, tutaj mamy 4 metry. Ja nie będę tutaj pisał jednostek, ani w obliczeniach nie będę ich używał. Na koniec i tak wszystko będzie w metrach, a prędkość będzie w metrach na sekundę. No to, żeby to obliczyć, no to teraz prowadźmy sobie jakieś zmienne. Powiedzmy, że tę odległość od myszy do cienia nazwiemy sobie x. Tę odległość, na jakiej znajduje się aktualnie Sowa, nazwiemy sobie y. No, i w tym momencie, który nas interesuje, y jest równe 6. No, bo nas interesuje prędkość tego cienia tylko w tej jednej konkretnej chwili. Bo ta prędkość oczywiście może się zmieniać, ale obliczymy prędkość w tej jednej konkretnej chwili, kiedy sowa jest na takiej wysokości. No, i wiemy też, czyli y jest równe 6 w tym momencie, ale y się zmienia. Jak szybko zmienia się y? No, to jest tutaj napisane y maleje z prędkością 8 metrów na sekundę, czyli dy po dt pochodna y po czasie jest równa minus 8 metrów na sekundę. No dobrze. No Jeżeli teraz będziemy potrafili znaleźć jakąś relację między x i y, no to może uda nam się zróżniczkować tę relację i obliczyć to, co nas interesuje, czyli ile jest dx po dt w tej konkretnej chwili. Bo to jest właśnie pytanie, na które mamy odpowiedzieć w tym zadaniu. No dobrze, tutaj mamy dwa trójkąty. Teraz przystępujemy już do rozwiązania zadania. Mamy dwa trójkąty, które są do siebie podobne. Które trójkąty mam na myśli? Mam na myśli ten mniejszy trójkąt, który teraz podkreślę kolorem różowym, czy też fioletowym. I mamy taki większy trójkąt, który teraz podkreślę na zielono może, albo takim. Niebieskawym, jasnym kolorem. I te trójkąty są do siebie podobne. Dlaczego one są podobne? No, dlatego, że po pierwsze, oba mają tutaj kąty proste. Po drugie, ten kąt, który tutaj się znajduje, który teraz podkreślę na czerwono, mają wspólny. No więc, jeżeli ten kąt mają wspólny, te mają takie same, to znaczy, że ten trzeci kąt, który jest tutaj, też musi być taki sam w obu trójkątach. Bo suma kątów w trójkącie zawsze taka sama. Jeżeli dwa trójkąty mają wszystkie kąty takie same, to znaczy, że są podobne do siebie. Czyli stosunki odpowiednich boków są takie same w tych trójkątach. A więc stosunek X do Y, czyli tych boków w tym mniejszym trójkącie, jest taki sam, jak stosunek boków w tym większym trójkącie. A w tym większym trójkącie ten bok tutaj poziomy ma długość 4 dodać X. A ten krótszy bok, ten pionowy, ma długość 8. No więc udało mi się znaleźć takie równanie, które wiąże ze sobą x i y. Mógłbym je teraz zróżniczkować i znaleźć relację między tym, ale zanim zróżniczkuję, to jeszcze sobie trochę to uproszczę. Pomnożę obie strony równania przez 8 i przez y, żeby pozbyć się tych mianowników. Czyli po lewej stronie będę miał, bo y się skróci, będę miał 8x równa się, a po prawej stronie 8 się skróci, czyli będę miał y razy 4 dodać x. Pomnożyłem obie strony przez 8y. Czyli moje równanie mogę jeszcze wymnożyć. 4 razy y, to jest 4y, dodać xy. Coś takiego mam. No i teraz obliczę pochodną po czasie obu stron tego równania. Po lewej stronie mam 8 razy x, czyli 8 razy pochodna x, czyli 8 razy dx po dt. Po prawej stronie mam 4y, no to będzie 4 razy dy po dt. No a tutaj mam iloczyn dwóch funkcji, czyli muszę zastosować wzór na pochodną iloczynu, zwany też regułą Leibniza. czyli najpierw muszę napisać, że to jest pochodna tej pierwszej funkcji, czyli dx po dt, razy ta druga funkcja, razy y, dodać x razy pochodna tej drugiej funkcji, czyli dy. Po dt. No dobrze, no to teraz co my tutaj znamy w tym równaniu? Jakiej wielkości? No, dx pod dt to jest to, co chcemy obliczyć. Tutaj też jest dx pod dt to, co chcemy obliczyć. dy po dt znamy. Tutaj mamy dy pod dt, które znamy. Jeszcze nie znamy tylko xa, bo nie wiem, jaka jest ta odległość, w jakiej znajduje się cień w tym momencie, który rozważamy. Ale to możemy wyliczyć, korzystając jeszcze raz z tego. Równania, od którego zaczęliśmy a właściwie możemy już wziąć to tutaj uproszczone czyli przepiszę je tutaj 8x to się równa y razy 4 plus x no i z tego mogę x -a wyliczyć znając y wiemy, że y jest równe 6 czyli ja może to po prostu wstawię Będę miał 8x to się równa 6 razy 4 dodać x czyli 8x to się równa 6 razy 4 to jest 24. Dodać 6x. Od obu stron odejmę 6x, czyli będę miał, że 2x to się równa 24. Czyli ostatecznie, jak podzielę obie strony przez 2, to będę miał taki wynik, że x jest równe 12. Czyli w tym momencie, kiedy sowa jest na wysokości 6 metrów, no to cień znajduje się w odległości 12 metrów od myszy. No to mogę tutaj wstawić za x a 12. No, i za y wstawię 6, czyli moje równanie, tu je napiszę, będzie miało taką postać. 8 razy dx po dt, to się równa. 4 razy dy po dt, to jest minus 8. Minus 8. Pamiętamy, że wynik ma wyjść w metrach na sekundę, bo w takich jednostkach tutaj mierzymy prędkość. Dodać dx po dt. No, y jest równe 6, czyli razy 6, i dodać x, które jest równe 12. 12 razy dy pod dt, czyli minus 8 metrów na sekundę, minus 8. No to teraz od obu stron odejmę 6 razy dx pod dt, czyli po lewej stronie mi zostanie 2 razy dx pod dt, a po prawej stronie już tego nie będę miał. A tutaj mam 4 razy minus 8, to jest. Minus 32, dodać 12 razy minus 8. 12 razy minus 8, 10 razy 8 to jest 80, 2 razy 8 to jest 16, czyli minus 96. Czyli 2 razy dx po dt będzie równe minus 32 i minus 96 to jest razem 30 i 90 to jest 120, 2 i 6 to jest 8. Minus 128. Podzielę obie strony przez 2, czyli ostatecznie dostaję wynik, że dx po dt jest równe minus 64. No i przypominam, że prędkości tutaj mają wyjść w metrach na sekundę, bo takie wstawialiśmy wielkości w metrach, a różniczkowaliśmy po czasie, który jest w sekundach. Jak ktoś nie jest do końca przekonany, to zachęcam, żeby sobie przeliczył to samodzielnie, pilnując dokładnie tych jednostek. Więc widzimy, że dosyć szybko ten cień zbliża się do do naszej myszy, wynik jest ujemny, co się zgadza z tym, że x maleje, dlatego pochodna x musi być ujemna, no i z prędkością 64 m na sekundę w tym konkretnym momencie ten cień się tutaj przybliża.